Wehikuł czasu. Jakie masz plany na dzisiejszy dzień, kochanie? Nie planuję nic specjalnego. Ach, to dobrze, tatusiu. Czy mógłbyś mi w takim razie naprawić maszynę do szycia? Mam naprawić maszynę do szycia? Tak, ciągle zrywa mi nitkę. Tatusiu, a mógłbyś naprawić także mój zegarek? Czy on również nie działa dobrze? Od 2 dni co pewien czas staje. A później go obejrzę. Świetnie. No zobaczmy, z mechanizmami bardzo dobrze sobie radzę. Powolutku znajdziemy przyczynę kłopotu. Popatrzmy tutaj. Tatusiu, przyniosłem mój zegarek. Gdzie go położyć? Tutaj, możesz położyć go z boku na tej gazecie, Muminku. Długo będziesz naprawiał maszynę do szycia? Muminku, sprawdź może, czy sam nie dasz sobie rady z tym zegarkiem. Ach, świetnie, zawsze chciałem zobaczyć, co znajduje się w środku. Muminku, a co ty tam robisz? A właśnie, naprawiasz zegarek? To był zupełnie sprawny zegarek. Na pewno będzie jeszcze dobrze chodził. Jestem przekonany, że potrafię go zreparować. To wygląda interesująco. Pozwól, pomogę ci. Ja też chętnie ci pomogę. Zgoda, ale uważajcie, nie chcę go popsuć. To nie jest zabawka. To są setki malutkich kółeczek. To odkręcam je wszystkie z wielką radością. Mi, tylko uważaj, żebyś nie popsuła. Ja nie psuję, tylko reperuję, zrozumiano? Wiem, co potrafię. Całkiem ładny byłby z tego śliczny wisiorek. Miłotko, tylko nie to. Nie wiedziałam, że naprawianie zegarka może być aż tak interesujące. Nie musiałeś tego zupełnie rozbierać. I kto teraz to złoży? Gdy coś się robię, robię to jak należy. Taki już jestem. Tatusiu, spójrz, nie mogę zdjąć tego malutkiego kółka. Pokaż, pokaż. Małe kółko. Muminku, chyba powinniśmy oddzielić części maszyny do szycia od części zegarka. Chyba tak. Tatusiu, i co teraz będzie? Spokojnie, tylko bez paniki. Zastanówmy się. O, mam dokładnie w pamięci schematy obu urządzeń. Oczywiście, moja pamięć techniczna jest znakomita. Jesteś pewien? Najpierw złożymy maszynę do szycia, a wszystko, co zostanie, to będą części zegarka. No pewnie, twój tatuś ma rację, mówię ci. Czy nam się uda? Muminku, zaufaj tatusiowi. No więc zaczynamy składanie. Ale dobra zabawa. Pomogę panu. Ja też. Gdzie to powinno być? Pasuje do tej dziury. Sprężynka też może chyba wejść gdzieś tutaj. Tatusiu, a ta sprężyna obok. Popatrzę. A to musi być tu. O, ślicznie będzie wyglądało. Tak, a może i tak. Ja dołożę jeszcze lampkę. No, już gotowe. Jakoś nie wygląda tak jak poprzednio. To nie jest moja maszyna. Ty chyba masz jednak rację, moja droga. Tak, to wszystko wygląda dziwnie. Tatusiu, popatrz, nie została żadna część od zegarka. Chyba masz rację, Muminku. I co my zrobimy? Zastanówmy się, to nie jest maszyna do szycia. Ale co jest, kochanie? Czy wiesz, co to jest? Nie. Nie wiem. Przyjący zegar z parasolką. Co? Została jedna część. Gdzie by ją... Słuchaj, Muminku, przynieś mi magnes z pudełka, które przyniosłem z mojego pokoju. No wiesz... Oczywiście. O, dziękuję. Co się dzieje? Co to wygląda na... Elektryczne. Podejrzewam, że to pole magnetyczne. Muminku, czy nie mieliśmy gdzieś tutaj starego żelazka? Ale ono już nie działa. O, nie szkodzi, przynieś je. Dobrze. Z moich obliczeń wynika, że to zadziała. To bardzo silne pole magnetyczne, a pewnie jest i elektryczne. Co to? Nie wiem. Muminku, czy coś zrobiłeś z maszyną? Ja tylko troszkę pokręciłem tym kółkiem.
Kim wy jesteście? My jesteśmy wami, a wy nami. Słuchaj, dlaczego ty wyglądasz jak ja? Bo ty jesteś mną, a ja jestem tobą. Czy my jesteśmy ze sobą spokrewnione? Tak, bo ja jestem tobą. Słuchaj, kim ty jesteś? Jak to kim? Ja jestem tobą. To ja? Witam was wszystkich. Zaraz przygotuję herbatkę. Och, nie, co ty? Kim byliście podobni do nas? I gdzie oni się podzieli? Cóż, Muminku, chyba udało nam się zbudować jakąś niezwykłą machinę. Znajdźmy tę malutką część, którą gdzieś tutaj upuściłem. Albo nie. O, to, widzicie? To pasuje tu, o właśnie tutaj. Świetnie pasuje. Tak to się znów zaczyna działać. Tak. Zobaczymy, zobaczymy. Tatusiu, powiedz, co się dzieje? Nie mam pojęcia, synku. Popatrzcie, ten zegar jakby szedł do tyłu, daje słowo, do tyłu. Co? Rzeczywiście? Co się dzieje? Co wy robicie? Tatusiu! To musi być to. Wygląda na machinę czasu, o której kiedyś, dawno, dawno temu, gdzieś czytałem. Tatusiu, co to za maszyna? Taka machina czasu może nas zabrać w przeszłość albo w daleką przyszłość. Zaczyna się! Teraz rozumiem, Muminku. Patrzymy na siebie samych sprzed kilku minut. Oni to my, a my to oni. Chyba zrozumiałem. Kim jesteście? Jesteśmy wami, a wy nami. Hej, ty, dlaczego wyglądasz jak ja? Bo ty jesteś mną, a ja jestem tobą. A my, czy my jesteśmy spokrewnione ze sobą? Tak, bo ja jestem tobą, a ty mną. A ty kim jesteś? Mówię sobie, to? Ja to kim jestem? Ja jestem tobą, a ty nie jesteś tobą. Chyba byliśmy w przeszłości, albo w przyszłości. To niesamowite. Ja chcę być tam, gdzie jest teraz. Tu żaden problem. Skoro skonstruowałem maszynę, wiem, jak ją obsługiwać. No to teraz jedziemy w przeszłość. To będzie jeszcze ciekawsze. Przygotujcie się, kochani, do zmiany czasu. Zastanawiam się, gdzie my jesteśmy. Też jestem ciekawa. Nie wiem. Tatusiu, spójrz, to wygląda jak góry samotne. Tak, bo to są góry samotne. Zastanówmy się, gdzie może być nasz dom. Widzę tylko wielkie drzewa. Myślę, że znajdujemy się w Dolinie Muminków, ale za pradawnych czasów. Wygląda inaczej niż obecnie, to znaczy niż w przyszłości. Zupełnie inaczej. Spokojnie, wiem, jak traktować tubylcze plemiona. Jesteśmy otoczeni, otoczeni! Boję się! Tatusiu, co teraz zrobimy? Spokojnie! W takich przypadkach nie można ulegać panice! Witajcie! Jesteśmy wasi biali przyjaciele! Witajcie! Tatusiu! Cicho bądź! I oni są dosyć dziwne. Mają ogonki takie jak u muminków. Może to są nasi przodkowie? Masz chyba rację. A ja mam nadzieję, że oni okażą się wegetarianami. Oj. Tak, witam, witam, witam. Przestańcie nie łaskać mnie. Co one chcą z nami zrobić? Sprawdzają, czy jesteśmy jadalni. Jasne, najwyraźniej chcą nas zjeść. Nie, nie mogą nam tego zrobić, to nasi przodkowie.
Co robią? Jakieś wielkie ognisko powitalne? O nie! To nie jest ognisko powitalne? Oczywiście, wcale nie! Tatusiu, oni chyba chcą nas upiec na ognisku i zjeść! To już nie są żarty, tak to ja się nie bawię, ani myślę! Zawsze mówiłem, że nie przepadam za krewnymi. Trzeba się stąd wydostać. Im szybciej, tym lepiej dla nas. Zróbmy to nie czekając dłużej. Kochani, nie dam rady ich zrzucić. Nie mamy wyboru. Trzeba ich zabrać. Polecą z nami. No trudno, trudno. O, jak miło być znów w domku muminków. Uff, powróciliśmy do czasu, który opuściliśmy. O, jaka ulga. Tak, podróże są męczące. Tę mamy w każdym razie za sobą. Tatusiu, spójrz. Witajcie w domu, kochani. Napijecie się gorącej herbaty? Oczywiście! Przeżyliśmy wielką przygodę, mamusiu! Straszliwą przygodę! Straszliwą przygodę? Czy miało to związek z moją maszyną do szycia? To nie jest już zupełnie zwyczajna maszyna do szycia, kochanie. Więc na czym będę teraz szyć? No, no trudno. A co to za dziwaczna trójka? Mamusiu, nie poznajesz? To są nasi przodkowie. Nasi przodkowie? Jak to? I skąd oni się tu wzięli? To my ich tu przywieźliśmy wehikułem czasu, wprost z epoki kamienia łupanego. Aha, świetnie było! Ci nasi przodkowie omal nas żywcem nie upiekli! Coś podobnego, ale nic się wam nie stało. Przodkowie, czy macie ochotę na herbatę i słodkie ciasteczka? Na pewno jesteście głodni i spragnieni. No tak. Wygląda na to, że przodkom tu się podoba. Czy potem sobie pójdą? Mam taką nadzieję. Coś podobnego, kochanie. No co my teraz zrobimy? Zostaw go w spokoju, mamusiu. One nie są niebezpieczne. Tak, no, ale... Zobacz, przodku, coś ty narobił! Chyba nie wypada krzyczeć na własnych przodków. Raczej nie. Oczywiście, że nie. Przodku, a ty gdzie pędzisz? To były moje ulubione talerze. To jest nasz przodek, kochanie. Musimy się poświęcić. A teraz co się dzieje? Ojejku! Co one wyprawiają? Nawet ja... nie jestem takim szkodnikiem! Mamusiu, tatusiu, odkryli schody do spiżarni. Zjedzą wszystko, na co mamy. Na to nie wygląda. No nie, przodkowie zjedzą zaraz wszystkie nasze zapasy. Musimy ich powstrzymać. Chyba już za późno. Właśnie, ależ oni mają apetyt. Tatusiu! O, moja droga, chodź tutaj prędko! Mała migotko, pomóżcie nam! Oni wcale nie wiedzą, do czego służą butelki czy słoiki i puszki! Ej, zostaw to! Zostawcie to! Zostawcie! Co się stało, muminku? Dlaczego tak krzyczysz? Zabierz to ode mnie! Przodku, przestań! Tatusiu, oni mają twoją strzelbę!
rybę, musieli ją gdzieś znaleźć. Na to wygląda. Schowałem ją dobrze na strychu. Ciekawe, jak ją tam odnaleźli. To bardzo niebezpieczne, kochanie. Nie martw się, moja strzelba jest nienaładowana. Ojejku, na pomoc! Ratunku! To chyba ryja! Mlinku, na pomoc! Biegnę do ciebie! Ryjku! Muminku, ratuj mnie! Ratuj! Co to za jedni wskoczyli na mnie, jak też doszedłem? Ojejeje! Co oni chcą mi zrobić? Na pomoc! Ratunku! Ratunku! Obawiam się, że mają chrapkę na Ryjka. O, Ryjek nie jest zbyt smaczny. Ależ mi. Nie możemy zostawić Ryjka z przodkami. Muminku, sprowadź go tutaj za wszelką cenę. Musisz mu pomóc. Tak, ale jak to zrobić? Powiedz mu, żeby biegł w naszym kierunku. Dobrze. Pośpiesz się. Ach, zostawcie mnie, wy kanibale. Posiadam różne okropne choroby. Zostawcie mnie. To głos Ryjka. Zastanawiam się, gdzie się tak śpieszył. O, to muszą być... To nadzwyczajne odkrycie! Na pomoc! Na pomoc! Oni mnie zabiją! Chodź tutaj, Ryjku! Gdzie tutaj mnie do była? Mnie! To tutaj! To są ci przodkowie! Jestem pewien, że to jest cud! To odkrycie na miarę epoki. Ty będziesz świadkiem, że ja ich widziałem. Zaświadczysz o tym, gdy będzie taka potrzeba, obiecujesz? Co? Wielkie odkrycie, ci Włochaci? Dziwne. Wydawało mi się, że widziałem przodków w ogrodzie pana Paszczaka. O, tu znajdziemy dowody. Popatrz, Ryjku. Studiowałem ten temat już od bardzo, bardzo dawna. O, są tu. To starożytne muminki, które ongi żyły tutaj w Dolinie Muminków. O, tak, tak. To one mnie goniły. Właśnie one. Te stworzenia żyły tutaj przed wieloma tysiącami lat. Przed tysiącami lat w Pradolinie Muminków... Skoro żyły tak dawno temu, to jakim cudem goniły mnie przed chwilą? Nie rozumiem. A no właśnie. Podobno wymarły już bardzo dawno temu, a jednak są tu i jest to fakt niezaprzeczalny. Goniły cię po całej Dolinie Muminków. Czy znasz coś bardziej ekscytującego i bardziej szokującego? Takie wielkie odkrycie musi być sporo warte. Może nawet otrzymam fotel w Radzie Profesorów? Doskonale. Ja wezmę pieniądze, a pan dostanie ten swój fotel. Co on gada? Co to? Paszczak tu kogoś prowadzi? Pan Paszczak zaprosił dziennikarzy i ekipę badawczą. Ojej, i co teraz zrobimy, kochanie? Przewiduję duże kłopoty, nawet bardzo duże kłopoty. Pewnie będą próbowali złapać naszych przodków, przynajmniej będą chcieli... Może i tak, ale łatwiej to zaplanować niż zrobić, ja wam to mówię. Mam taką nadzieję. Ja też, ale gdzie ci nasi przodkowie są, Muminku? Chore, ty zapomniałam. Muminku, nie wiesz, co miałeś zrobić? Tak, tak, już tam wracam. Trzymajmy za niego kciuki. Jeżeli znajdzie ich Paszczak, będziemy mieli kłopoty, duże kłopoty. Nie martw się, kochanie. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Tak? No to mów, kochanie. Zobaczysz, wszystko dobrze się skończy. Mała Mi, Migotko, czy możecie mi pomóc? Oczywiście. Świetna przygoda. Och, jak ja lubię przygody. Ryjku, prędko! Wchodź szybko do środka! Czy to na pewno jest bezpieczne? Oczywiście, nie ma żadnego zagrożenia. No pośpiesz się! Dobrze. Bycie przynętą dla przodków jest dość przerażające, ale chcę być bogaty i zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. No wchodź już, Ryjku, dobrze, wchodź, no. Niech tak będzie, wchodzę, ale tylko na małą chwileczkę, dobrze? Zastanawiam się, czy naszym przodkom nic się nie stało. Mam nadzieję, że ich nie złapali. Panie Paszczaku, jest pan tam jeszcze? Wszystko w porządku? Już tu są. Chodźcie. A! Są tutaj! Panie Paszczaku, na pomoc! Niech pan coś zrobi, prędko! One mnie zabiją! Ratunku, pomocy! Prędzej, niech pan coś wymyśli! Ojej, one mnie dotykają! Weźcie te ręce, weźcie! Ojej, jeśli one mnie zjedzą, będę pana straszył po śmierci! Ratunku! O, pomocy! No niech pan coś zrobi! Prędko!
Co się stało? O, to przecież są przodkowie. Co tu się dzieje? Wrócili, kiedy poczuli, że mamusia ugotowała coś smacznego. Ale to ja kroiłam warzywa. Ja też pomagałam i próbowałam. Tak, Migotka i mała mi bardzo dużo mi pomogły. Naprawdę? Popatrzcie, nasi przodkowie teraz smacznie śpią. Wreszcie mają pełne brzuchy. Teraz nadszedł czas. Kochanie, życzę ci powodzenia. Dopóki śpią, wyślemy ich z powrotem w czas, z którego pochodzą. Zaczynamy. Żegnajcie! Żegnajcie! Zniknęli razem ze stołem. Nareszcie skończyło się. Czuję się jak po przejściu huraganu. Pan Paszczak będzie chyba rozczarowany. Tak, masz rację. Ale jestem przekonana, że będzie miał teraz nowe zajęcie. O czym myślisz, mamusiu? To przecież proste. Czy to o to chodziło, mamusiu Muminka, że do końca życia będziesz szukał starożytnych muminków? Troszkę mi go żal, ale mam taką właśnie nadzieję. Muminki się cieszą radością.